Na wietrznym wzgórzu było zimno, przejmująco zimno, choć słońce świeciło niezwykle mocno. Ręce i nogi mi zdrętwiały i bardzo chciałem wstać i rozruszać się, ale nie śmiałem mu przerywać. Zapaliłem dwa Bidy i podałem mu jednego. Przyjął unosząc brwi w podziękowaniu. Zanim podjął opowieść, zaciągnął się głęboko dwa razy. Lord Roberts. Wiesz co, Olin, mój pierwszy nauczyciel, mój drogi, szanowny pan Mackenzie, zawsze powtarzał Bobst twój wujek, nieustannie. Ja także zacząłem tak mówić, żeby być taki jak on. Potem pewnego dnia powiedział, że to powiedzenie pochodzi od niego. Od lorda Frederika Robertsa, ponieważ człowiek, który zabijał setki moich rodaków, był tak dobry dla własnych żołnierzy, że nazywali go wujem Bobsem. I mówili, że jeśli to on dowodzi, to wszystko będzie dobrze. Bobs, twój wujek. Od tego czasu nigdy więcej tak nie powiedziałem. Ani razu. I jest coś dziwnego. Mój drogi szanowny pan Mackenzie był wnukiem człowieka, który walczył pod rozkazami Lorda Roberta. Jego dziadek i moi rodacy walczyli ze sobą podczas drugiej wojny Brytyjczyków w Afganistanie. To dlatego, szanowny pan Mackenzie, tak się fascynował historią mego kraju i tak wiele wiedział o wojnach. I dzięki Allahowi był moim przyjacielem, moim nauczycielem. Choć jeszcze żyli ludzie noszący blizny wyniesione z wojny, w której zginął i jego, i mój dziadek.